Wstęp do belgijskiego wyznania wiary. Reformowanie info. Konfesja belgijska jest wielkim wyznaniem reformowanym, które w ogromny sposób zwraca koszty czasu i wysiłków poświęconych na czytanie i studiowanie. W tym eseju przedstawi belgijskie wyznanie wiary, czyniąc na jego temat 6 kluczowych spostrzeżeń, które będą stanowić dobry powód do rozważenia jego bogatego nauczania w kolejnych artykułach. Kamień milowy reformacji. Po pierwsze. W tym roku przypada 461. rocznica powstania belgijskiego wyznania wiary. Taki kamień milowy to dobra okazja, by przyjrzeć się mu bliżej. Belgijskie wyznanie wiary z 1561 roku świętuje swoją 461. rocznicę w 2022 roku, a Biblia króla Jakuba, czy też autoryzowana wersja z 1611 roku, obchodzi swoje 411-lecie, co czyni konfesję belgijską o 50 lat starszą. Między początkiem reformacji protestanckiej, przypomnijmy rok 1517, a zgromadzeniem westminsterskim lata 40 XVII wieku, istniało dosłownie dziesiątki wyznań i spisanych konfesji, ale nie wszystkie są z nich popularne do dziś. Konfesja belgijska jest jednym z około 10 do 20, które nadal są wpływowe i są żywymi konfesjami w kościołach. Rok po napisaniu francuskiej wersji, konfesja belgijska została przetłumaczona na język niderlandzki. Wkrótce potem przetłumaczono ją na język niemiecki i łacina, Confessio Belgica, a później na inne języki. Dziś konfesja belgijska jest używana na wszystkich kontynentach świata. Osobisty i systematyczny charakter. Po drugie, konfesja belgijska rok 1561 jest najmniej znaną z naszych trzech form jedności. Pozostałe to katechizm heidelberski rok 1563 i kanony z Dort. Rok 1618 do 1619. Wiele osób jest dobrze zaznajomionych z katechizmem heidelberskim, ponieważ jest on głoszony każdego roku w kościołach kontynentalnej tradycji reformowanej. Kanony z Dort słusznie są studiowane i honorowane jako oryginalne 5 punktów kalwinizmu, ale konfesja belgijska jest mniej znana, nawet w świecie kościoła reformowanego. Istnieją co najmniej dwie szczególne cechy konfesji belgijskiej, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest bardzo osobista. Jej artykuły zazwyczaj zaczynają się od wierzymy lub wyznajemy, lub jak w pierwszym artykule, wszyscy wierzymy sercem i wyznajemy ustami. Po drugie, jest również systematyczna. Zaczyna się od prawdy o Bogu i Piśmie, następnie przychodzi do stworzenia, opatrzności człowieka i upadku, następnie Jezusa Chrystusa jako przejawu łaski i miłosierdzia Bożego, kilka kluczowych elementów naszego zbawienia oraz wspaniałe traktowanie Kościoła, w tym jego znaków, rządów, urzędów, dyscypliny i sakramentów. Przed zakończeniem z artykułami dotyczącymi sędziów pokoju i sądem ostatecznym. Innymi słowy, konfesja belgijska ułożona jest mniej więcej w porządku systematycznej teologii. Bóg, teologia, człowiek, antropologia, Chrystus, chrystologia, zbawienie, soteriologia, Kościół, eklezjologia, czasy ostateczne, eschatologia. Konfesja okupiona krwią. Po trzecie. Konfesja belgijska została napisana, jak wskazuje jej tytuł, w kraju, który obecnie nazywamy Belgią. Belgia znana jest z Brukseli, gofrów i czekolady. Z Belgii pochodzą dwie słynne bajki, Smurfy i Tintin. Belgia ma więcej zamków na kilometr kwadratowy niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Napoleon został pokonany pod Waterloo w 1815 roku w Belgii. Ale co z Belgią pod względem religijnym? Co wiemy o kościele Jezusa Chrystusa w Belgii? Gdybym miał mówić o Szwajcarii, pomyślelibyście o Zwingli, Kalwinie i kościele w Genewie. Niemcy mogą zasugerować wam Marcina Lutra i jego wielką odwagę w Sejmie Reformacji. Wielu różnych chrześcijańskich przywódców i wiele wydarzeń przychodzi na myśl w związku z różnymi częściami Wysp Brytyjskich lub ze Stanami Zjednoczonymi. Ale co z Belgią? W czasach nowożytnych Belgia była krajem bardzo rzymskokatolickim, ale dziś, dzięki promowaniu humanizmu, jest krajem bardzo świeckim. Bruksela, siedziba Unii Europejskiej, znajduje się w Belgii. Eutanazja została zalegalizowana w 2002 roku w Belgii. Małżeństwa homoseksualne zostały zalegalizowane w 2003 roku w Belgii. Jednak Belgia zajmuje znaczące miejsce w historii reformacji. Dwaj pierwsi męczennicy reformacji pochodzili z Belgii. Henry Vaux, który miał zaledwie 24 lata, i John Ash zostali straceni 1 lipca 1523 roku w Brukseli, stolica Belgii, jaką znamy obecnie. Vaux i Ash byli mnichami w klasztorze augustianów, w którym popularne stał się pismo Marcina Lutra.
Ci dwaj mężczyźni wyszli i głosili Ewangelię Sprawiedliwości wyłącznie przez wiarę i ponieśli śmierć męczeńską za Słowo Boże. Luther napisał krótką piosenkę o tych dwóch pierwszych męczennikach reformacji. Trzeci męczennik reformacji, Lambert Thorn, również pochodził prawdopodobnie z Brukseli, Belgii. W Belgii stracono także słynnego angielskiego reformatora William Tyndale. Zginął tam męczeńską śmiercią w 1536 roku, a przekład Biblii Tyndla miał wielki wpływ na naszą autoryzowaną wersję Biblii Króla Jakuba z 1611 roku. Tyndale został spalony na stosie w Vilvoorde, w pobliżu zamku, w którym był więziony kilka kilometrów na północ od Brukseli. Belgia była kiedyś pełna protestanckich miast. Sama Bruksela była niegdyś miastem protestanckim. Sędziowie cywilni w Antwerpii, Brugi i Gandawie również odpowiedzieli się za reformację. Dunkierka, obecnie we Francji, słynna z ewakuacji brytyjskich sił ekspedycyjnych w czasie II wojny światowej, była protestancka. Ypres, ważne miejsce bitwy podczas I wojny światowej, zostało zreformowane, podobnie jak Tournai, znany również jako Dornik. Jednak święci cesarze rzymscy, Karol V i Filip II, prześladowali i wymordowali dziesiątki tysięcy protestantów w Belgii. Niektórzy z tych, którzy przeżyli, uciekli na zachód do Anglii lub na wschód do Niemiec. Inni przenieśli się na północ do kraju, który ostatecznie stał się Holandią. Niektórzy katolicy z Holandii przenieśli się na północ, więc Holandia została w większości protestancka, a Belgia stała się w większości rzymskokatolicka, ponieważ pozostali protestanci zostali albo zabici, albo zmuszeni do przyjęcia katolicyzmu. W okresie reformacji w Nizinach, Lowlands i Niderlandach zginęło więcej protestantów w przybliżeniu odpowiednich dzisiejszej Belgii, Holandii i Luksemburga niż w jakiejkolwiek innej części Europy. W rzeczywistości niektórzy sądzili, że w Nizinach zabito więcej protestantów niż było zamieczonych przez Imperium Rzymskie chrześcijan w wczesnym kościele. Wiele się zmieniło w historycznie chrześcijańskiej Europie. Teraz rzymskokatolickie kraje Europy stają się coraz bardziej świeckie, a kraje protestanckie stają się bardziej świeckie niż katolickie. Bruksela była niegdyś miastem protestanckim i od wieków jest katolicka. Jest obecnie siedzibą świeckiej Unii Europejskiej. Mówi się, że współcześnie na oddziałach położniczych w Brukseli rodzi się więcej muzułmańskich dzieci niż dzieci urodzonych przez rdzennych Belgów. Duch małżeństwa. To po czwarte. Konfesja belgijska jest wyznaniem męczennika i autor Guido de Bres był sądzony przez hiszpańską inkwizycję, skazany na karę śmierci i umęczony przez powieszenie w Valenciennes, gdzie przebywał od 1522 roku do 31 maja 1567. W ten sposób własną krwią przepilnotował wyznanie, które napisał kilka lat wcześniej. Wielu z tych ludzi, dla których konfesja belgijska została napisana, którzy przeczytali ją i uwierzyli, również poniosło śmierć męczeńską. Duch małżeństwa naznacza nawet samą konfesję Belgica. Artykuł 37 dotyczący sądu ostatecznego zawiera następujące wiersze. Lecz z drugiej strony wierni, wybrani, otrzymują koronę chwały i czci, a Syn Boży wyzna ich imiona przed Bogiem, swoim Ojcem i swymi wybranymi aniołami. Wszelka łza zostanie otarta z ich oczu, a ich racja, obecnie tak często potępiana przez wielu sędziów i władzę jako herezja, a także bezbożność, okaże się racją Syna Bożego. A ich łaskawą nagrodą będzie dane przez Pana dziedzictwo chwały, tak doniosłe, jak nigdy człowiekowi nie śniła się. Dlatego żarliwie, spragnieni oczekujemy tego wielkiego dnia, abyśmy mogli w pełni cieszyć się obietnicami Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen. Księdze Objawienia, rozdział 22, wers 20, przeczytamy. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaiste przyjdę wkrótce. Amen. O tak przyjdź, Panie Jezu. To była sprawa, którą święci cesarze rzymscy Karol V i Filip II, krwawy książę Alwy i Małgorzata Parmy, siostra Filipa II, starali się stłumić i obalić. Ale ta sprawa, która jest teraz potępiona przez wielu sędziów i magistratów jako heretycka i bezbożna, i za którą zginął de Bres i wielu reformowanych wierzących w Niderlandach, w ostatnim dniu będzie znana jako sprawa Syna Bożego, który łaskawie wynagrodzi swoim wiernym i wybranym, którzy zostali ukoronowani chwałą i honorem. To także nasza sprawa. W cieniu Kalwina. To po piąte. Nasza konfesja belgijska została wyraźnie zaaprobowana przez Jana Kalwina, Teodora Beze, następca Kalwina w Genewie i Kościół w Genewie. Guido de Bres spędził 5 lat w Anglii, gdzie Martin Micronius, Martin Bucer i John
a Lascaux byli jego reformowanymi współpracownikami. Spędził też trochę czasu ucząc się wiary reformowanej w Szwajcarii. Uczył się w Lozannie u Bezy, a następnie wyjechał na rok do Genewy, gdzie uczęszczał na wykłady Jana Kalwina. Mamy też zapis listu Kalwina do Debrez. Oprócz rocznej nauki u Kalwina i korespondencji z Kalwinem wiemy, że Debrez posiada przynajmniej część jego książek, ponieważ dzieła Kalwina znajdowały się w bibliotece Debreza, którą władze cywilne w Tournai odkryły w szopie ogrodowej i spaliły. Tak więc więzi między Guido Debrez i Kalwinem są bardzo silne. Również konfesja belgijska, przypomnijmy, z roku 1561, mocno opiera się na porządku, treści i sformułowaniach na konfesji francuskiej, która została napisana w 1559 roku, a przygotowana przez Jana Kalwina dla francuskich kościołów reformowanych. Kiedy de Brespin pisał swoją konfesję, użył konfesji francuskiej. Usunął pewne rzeczy, inne dodał, przerobił materiał, dokonał zmian, rozwinął wątki i tym podobne. Tak więc nasza konfesja belgijska nie tylko została napisana przez człowieka, który studiował w Genewie przez rok, korespondował z Kalwinem i czytał jego książki, ale również opiera się na wyznaniu, które zredagował Kalwin. Nic dziwnego, że w konfesji o Belgijca można wyczuć smak Kalwina. W liście do kogoś Nizin, Jan Kalwin faktycznie napisał o konfesji belgijskiej, którą najwyraźniej przeczytał. W twoim wyznaniu, to jest konfesji belgijskiej, nie zauważyliśmy niczego, co nie zgadzałoby się ze świętymi wyroczeniami Boga i prawowierną wiarą. Dlatego chętnie aprobujemy zawarte w niej streszczenie doktryny. Cóż za wysokie poparcie ze strony reformatora z Genewy. Chętnie aprobuję konfesję belgijską, nie znajduję w niej niczego, co nie zgadza się ze świętymi wyroczeniami Boga i ortodoksyjną wiarą. Oczywiście, bo Debrez był uczniem Kalwina i mocno opierał się na konfesji francuskiej, którą opracował Kalwin. Zauważmy też, że w liście Kalwina nie użyto pierwszej osoby liczby pojedynczej ja, ale pierwszej osoby liczby mnogiej mny. My. Jak zauważa Nicolas Gutierrez. Kalwin napisał ten list w imieniu braci z Genewy i używał formy my. Gutierrez kontynuuje. Kiedy Kalwin pisał swoją radę w imieniu kaznodziejów Genewy, jego list oznacza oficjalną pieczęć aprobaty dla belgijskiego wyznania wiary całej rady kaznodziejów w Genewie. Później postanowiono wysłać konfesję belgijską do Genewy w celu wydrukowania na większą skalę. W tamtych czasach w Genewie było wielu reformowanych wydawców, zwłaszcza ze względu na zapotrzebowanie na przepisywanie kazań Lutra. Jeszcze raz. Później postanowiono wysłać konfesję belgijską do Genewy w celu wydrukowania na większą skalę. W tamtych czasach w Genewie było wielu reformowanych wydawców, zwłaszcza ze względu na zapotrzebowanie przepisywań kazań Kalwina i jego dzieł teologicznych. Te inne książki były następnie rozpowszechniane na całej Europie, ale reformowani chrześcijanie na nizinach docenili nie tylko jakość drukarzy w Genewie. Chcieli, aby konfesja belgijska została wydrukowana w stolicy reformowanego chrześcijaństwa z teologicznym imprimatur Teodora Bezy, następcy Kalwina i konsystorza w Genewie. Rzeczywiście, w 1566 roku, 2 lata po śmierci Kalwina, konfesja belgijska została wydrukowana w Genewie z aprobatą Bezy i czcigodnego towarzystwa genewskich pastorów. Przeciw anabaptystom. To po szóste. Konfesja belgijska ze wszystkich dziesiątek wyznań i katechizmów napisanych w epoce reformacji jest najbardziej antytetycznym wyznaniem reformowanym skierowanym przeciwko anabaptystom. Oczywiście wszystkie wyznania protestanckie bezpośrednio i pośrednio sprzeciwiają się katolicyzmowi i innym fałszywym systemom doktrynalnym, ale konfesja belgijska jest tą, która najbardziej polemizuje z anabaptystami. 3 razy odnosi się do anabaptystów po imieniu, podczas gdy wiele innych razy obala ich zasady bez nazwania ich. Dlaczego konfesja belgijska jest wyznaniem reformowanym najbardziej przeciwnym anabaptystom? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zauważyć, jest to, że na nizinach było wielu anabaptystów, na przykład znacznie więcej niż we Francji, która była znacznie większa. Również jeden z czołowych anabaptystów, Menno Simon, lata od 496 do 1561, od którego imienia pochodzą Mennonici, pochodził z Niderlandów. Po drugie, katolicy oskarżyli partię reformowaną o anabaptyzm. W pamięci publicznej wciąż świeże były 2 wielkie rewolty anabaptystyczne, które doprowadziły do masowej rzezi. Wojna chłopska, głównie na południowych, zachodnich i centralnych terenach dzisiejszych Niemiec, lata 1524-1525 oraz bunt w Munster w północno-zachodnich Niemczech, lata 1534-1535.
Radykułowie anabaptystyczni przyjęli miasto Monster, kierowane przez dwóch Janów, Jana z Harlemu i Jana z Leidy. Spalili wszystkie księgi z wyjątkiem Biblii i nazwali Monster Nowym Jeruzalem. Wkrótce powtórnie ochrzczono ponad 1000 dorosłych. W niedzielę wielkanocną w kwietniu 1534 roku Jan z Harlemu, który przepowiedział, że tego dnia Boże Sąd nadejdzie na niegodziwych, zrobił zbrojną wycieczkę zaledwie 30 zwolennikami, wierząc, że jest drugim Gedeonem, ale został zabity wraz z tą swoją bandą. Następnie Jan z Lejdy został absolutnym władcą i następcą króla Dawida. Zalegalizował poligamię i pojął 16 żon, uzasadniając swoje działania wizjami z nieba. Anabaptyści z Munster praktykowali także wspólnotę dóbr, co oczywiście oznaczało, że Jan z Lejdy stał się bardzo bogaty. Każdy, kto nie poddawał się nowemu reżimowi, był zabijany mieczem. Ale wkrótce zmarł także Jan z Lejdy. Ogromne siły katolików otoczyły miasto i ostatecznie odebrały. Tak więc oskarżenie o anabaptyzm było uważane za rewolucjonizm i szaleństwo, a reformowani święci na nizinach, co zrozumiałe, nie chcieli być z nimi utożsamiani. Zatem Guido de Bressy w konfesji belgijskiej mówił w efekcie: nie, nie zgadzamy się z poglądami anabaptystów. W ogóle nie jesteśmy anabaptystami. Sprzeciwiamy się anabaptystom tak samo jak Rzym, a nawet bardziej. Innymi słowy, konfesja belgijska wielokrotnie wyraźnie sprzeciwiła się anabaptystom, aby utworzyć przepaść pomiędzy reformowanymi a anabaptystami. I to nie tylko w sprawach politycznych i społecznych, a także, a nawet przede wszystkim doktrynami. Oczywiście nie wszyscy anabaptyści byli tak szaleni jak ci z Munster. W Szwajcarii, w Niemczech, na nizinach istniały różne grupy anabaptystów. W różnych miejscach, w różnych czasach istniały różne grupy i do pewnego stopnia różniły się one poglądami teologicznymi. Dlatego też należy zachować pewną ostrożność w reprezentowaniu ich nauczania. Niektórzy anabaptyści wierzyli w bardzo radykalną formę ucieczki przed światem. Dzisiaj myśli się zwłaszcza o miszach i huterytach. Tradycyjne wierzenie anabaptystów głosi, że składanie przysięgi lub ślubowanie jest grzeszne, lub jakby to ujęli, przysięgi nie są częścią doskonałości, która jest w Chrystusie. Stwarza to problemy związane z przyrzeczeniami, członkostwa w kościele, ślubami lub przysięgami w sądzie, kwestiami dotyczącymi kościoła, rodziny i państwa. Wcześniej wspomniałem o dwóch buntach anabaptystów, w których zbuntowali się i zostali zabici, bo którzy mieczem chwytają, od miecza zginą. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, wers 52. Jednak zdecydowana większość anabaptystów, zwłaszcza po tych dwóch straszliwych buntach, była pacyfistami i uważała, że służba w wojsku lub walka o państwo jest złem. Kiedy jednak żołnierze zapytali Jana Chrzciciela, co oznaczałoby dla nich przynoszenie owoców godnych pokuty, odpowiedział: Ewangelia według Łukasza, rozdział 3, wers 14. Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie. Poprzednik pana nie powiedział: och, nie możesz być wierzącym i żołnierzem, musisz odejść z wojska. Bycie żołnierzem to zgodne z prawem powołania chrześcijanina, ale anabaptyści temu zaprzeczyli i zabronili swoim członkom urzędu sędziego cywilnego. Idea ucieczki ze świata doprowadziła niektórych anabaptystów do poglądu, że współczesna technologia jest zła. Na przykład amisze jeżdżą bryczkami, konie i wozy, a nie samochodami. Elektryczność, komputery i internet należą do świata. Ta idea trzymania się fizycznie oddzielona od różnych rzeczy materialnych, które są moralnie neutralne, jest sprzeczna z pierwszym listem Tymoteusza, rozdział 4, wers od 4 do 5. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. To podejrzenie co do materialnych, fizycznych rzeczy doprowadziło niektórych anabaptystów w czasach konfesji belgijskiej do heretyckiego poglądu na ludzką naturę Pana Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza na jej pochodzenie. To jednak należy do studium konfesji belgijskiej 18. Jakie są inne cechy anabaptystów? Mieli złą eklezjologię, błędne poglądy na urzędy kościelne, rząd kościelny i dyscyplinę kościelną. Tak więc na przykład anabaptystyczny pogląd na wydalenie różni się od reformowanego nauczania o ekskomunice i służy ich dzielącej idei czystego kościoła. Oczywiście anabaptyści byli baptystyczni. Takie jest pochodzenie i znaczenie ich nazwy. Chrzcili powtórnie. Ci, którzy zostali chrzczeni jako niemowlęta, musieli zostać ochrzczeni ponownie. Sposób chrztu zaczął być postrzegany przez anabaptystów jedynie jako zanurzenie, przez co rozumieli całkowite zanurzenie w wodzie i całkowite wynurzenie z wody. Wcześniej powiedziałem, że Jan z Harlemu i Jan z Leiden z buntów Munster twierdzili, że otrzymali bezpośrednie objawienie od Boga. Wielu innych anabaptystów też tak robiło. W dzisiejszej terminologii byli to zielonoświątkowcy, charyzmatycy,
a nie cesarioniści. Niektórzy anabaptyści nauczali snu duszy. Przechodząc od eschatologii indywidualnej do eschatologii ogólnej, bunt w Münster zrodził się z milenijnych wyobrażeń o dosłownym królestwie na ziemi. Ta fałszywa eschatologia wskazuje na anabaptystyczną hermeneutykę dosłowności, zwłaszcza na dosłowną interpretację proroctw Starego Testamentu i Księgi Objawienia. Stoi to w opozycji do reformowanej hermeneutyki Pisma Świętego, wyjaśniającej Pismo, której następstwem jest interpretacja Starego Testamentu przez Nowy Testament. Co więcej, interpretacja Biblii powinna być zgodna z ortodoksyjną tradycją Kościoła oraz z wyznaniem ekumenicznym i reformowanym. Anabaptyści jednak dążyli do odnowy Kościoła, a nie reformacji, wierząc, że Kościół zbłądził po śmierci apostołów, zwłaszcza dzięki uzyskaniu aprobaty Cesarstwa Rzymskiego za czasów Konstantyna Wielkiego. Anabaptyści nie podążali za wyznaniami wiary i nie trzymali się reformowanych nauk o rozwoju doktryny. We wszystkich moich badaniach nie znalazłem ani jednego anabaptysty, który trzymałby się doktryn suwerennej łaski. Wszyscy byli arminianinami. Wszyscy trzymali się herezji wolnej woli, że upadły człowiek nie jest całkowicie zdeprawowany, ale zachowuje pełną zdolność do wyboru Boga i dobra. A więc wszyscy sprzeciwiali się suwerennemu przebaczeniu i nieodpartej łasce. Wychodząc z tego, łatwo zrozumieć, dlaczego anabaptyści nie chełpili się Ewangelią usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę, w przeciwieństwie do protestantów. Prawda jest taka, że człowiek jest usprawiedliwiony jedynie przez wiarę, nie przez właściwe korzystanie z wolnej woli. To niedocenianie znaczenia łaskowego usprawiedliwienia jest związane z ich legalistyczną koncepcją ucieczki ze świata. Spiritus movens. Dlaczego ważne jest, abyśmy dzisiaj studiowali koncepcję belgijską, biorąc pod uwagę jej anabaptystyczną polemikę? Pomyśl o tym. Pomyślmy razem. Anabaptyści byli baptystami immersjonistycznymi i arminianinami z ich wolną wolą, wierząc, że Bóg kocha wszystkich i chce wszystkich zbawić. Byli niewierzący. Trzymali się dosłownej hermeneutyki, błędnej eklezjologii, w tym głoszenia prześwieckich. Większość, jeśli nie wszyscy anabaptyści, byli charyzmatykami, to jest nie cesarionistami i milenialistami. Czy nie brzmi to znajomo w dzisiejszym świecie Kościoła? Obecnie większość wyznających chrześcijan i kościołów, które nie są rzymskokatolickie, prawosławne lub liberalnie protestanckie, nie są tak naprawdę protestanckie, chociaż mogą występować pod tą nazwą, ale są anabaptystami, choć być może nawet o nich nie słyszeli. Czyż większość współczesnych ewangelików nie jest wyznaniowa i nie interesuje się zdrową doktryną? Czy większość z nich nie wyznaje wszystkich lub większości z następnych poglądów? Arminianizm i wolna wola? Charyzmatyzm? Baptystyczny immersjonizm? Dosłowny dyspensacjonalizm? Te doktryny nie są zgodne z linią reformacji, ale z linią anabaptyzmu. W okresie reformacji ogólnie rzecz biorąc istniały trzy grupy. Romaniści, protestanci i anabaptyści. Reformatorzy powiedzieli, Rzym po prawej stronie się myli, anabaptyści po lewej stronie się mylą. Niektórzy reformatorzy, jak Zwingli, nawet mówili, że anabaptyści ze swoimi charyzmatycznymi i arminianistycznymi poglądami, ich lekceważeniem historii Kościoła i jego rządu, ich ucieczką od świata itd. byli gorsi niż romaniści. W XXI wieku większość nieliberalnego protestantyzmu i większość tych, którzy nazwaliby siebie ewangelikami, to w rzeczywistości anabaptyści. Nic dziwnego. Ewangelicy odkrywają na nowo anabaptyzm i okazują mu wielką sympatię. My, z drugiej strony, musimy wzrastać w wierze reformowanej wbrew panującym anabaptystycznym ideom zarówno XVI, jak i XXI wieku. Nasza konfesja belgijska jest dziś szczególnie aktualna. Ten artykuł jest oparty na części nagrania lekcji doktryny, dlaczego warto studiować belgijskie wyznanie.